Siemanko wszystkim. Dzisiaj naszym gościem jest Kamil Szeremeta, czołowy polski pięściarz wagi średniej. Oficjalny pretendent do tytułu IBF. Siemanko Kamil. Cześć, cześć, witam wszystkich. Także porozmawiamy sobie dzisiaj z Kamilem, zadamy mu kilka pytań. Przede wszystkim Kamil, jak się czujesz ty, twoi bliscy w czasach tej pandemii? Jak sobie radzicie? Nie, wszystko jest dobrze. Ja już od jakiegoś czasu wróciłem do treningu w Warszawie, bo na co dzień mieszkam ogólnie w Białymstoku, tam mam rodzinę, ale jest dobrze. No jakoś chyba już ta epidemia, ta pandemia już się kończy i wszystko wraca do normy. No właśnie, tak jak mówisz, Stany Zjednoczone dały zielone światło dla sportowców, którzy mogą przyjechać już do Stanów. Oficjalna informacja wyszła bodajże 3 dni temu, jak dobrze pamiętam. Także nie mogę cię zapytać o twoją walkę, o której się mówi już od listopada ubiegłego roku z Gennadijem Golovkinem. Kamil, tak naprawdę pojawia się mnóstwo informacji na ten temat, a tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi, no nie? Bo walka miała być, mówiło się o tym, że będzie w lutym w Chicago, potem rzekomo Golovkin chciał przełożyć to, przesunąć troszeczkę na miesiąc, potem Chicago odpadło, mówiło się o walce w Kazachstanie, w rodzinnym kraju Golovkina, który nigdy przecież nie walczył nawet u siebie w Kazachstanie. Oczywiście mówię o zawodowych walkach. Później mówiło się jeszcze o Los Angeles w czerwcu, no ale koniec końców wiadomo, pandemia, no i wszystko stanęło w miejscu. Jak to wygląda na ten moment? Czy w ogóle jak wygląda sytuacja z negocjacje na temat tej walki? Znaczy ogólnie dostaliśmy zapewnienie od strony Golovkina, od teamu Golovkina, że do walki na pewno dojdzie, że teraz nie w głowie im trzecia walka z Canelo, tylko obowiązkowa obrona pasa IBF z Szeremetą. Czyli ja ufam Golovkinowi i wierzę, że nie rzuca słów na wiatr. I mam nadzieję, że jakoś na dniach będą jakieś informacje dotyczące walki. Gdzieś tam słyszałem sierpień, ale ja już tyle rzeczy, tyle zapewnień słyszałem, że nie chcę na razie się wypowiadać. No póki tego Eddie Hearn nie ogłosi, no to ja tam nic nie będę mówić. Rozumiem, ale czy ta cała sytuacja odnośnie właśnie tej walki i przekładania od samego początku, co już trwa przecież już ponad pół roku, czy nie jest to dla ciebie trochę męczące, frustrujące, bo nie wiesz tak naprawdę czego się spodziewać, do czego się przygotowywać? Jak to wygląda właśnie u ciebie? No wiadomo, że jest. No każdy w końcu, raz, drugi, trzeci, tak przekładane. No wiadomo, że już szybciej chciałbym tej walki, chciałbym się szybciej pokazać. Tym bardziej, że ta walka jest dla mnie nagrodą, walka o Mistrzostwo Świata, to spełnienie marzeń, tak, taki cel sobie założyłem i już ten cel jest na wyciągnięcie ręki. Tym bardziej, że jest takim zawodnikiem jak Gennady Golovkin. No to jest dla mnie nagroda i po prostu, no my jako Polacy tak naprawdę, no co my możemy? No cierpliwie czekać, tak, na jakieś informacje dotyczące już walki, terminu i w ogóle miejsca, gdzie to się odbędzie. Aczkolwiek, tak jak już wcześniej mnie się pytali dziennikarze, no nie obchodzi mnie, gdzie to będzie. Czy to będzie Kazachstan, czy to będzie Chicago, Nowy Jork, czy Los Angeles, czy na Księżycu nawet. Ja chcę po prostu tej walki, chcę dać dobrą walkę, dać się wszystko, żeby być szczęśliwy po walce już. Dobrze, a jakie jest twoje nastawienie psychiczne przed samym faktem, że będzie to Gennady Golovkin, który w ostatnich latach przecież dominował w wadze średniej? Wielu ludzi skreśla się już na samym początku. Wydawać by się mogło, że z Siergiejem Drewiaczenką ostatnią walkę, zresztą na tej samej gali ty walczyłeś z Oscarem Cortesem, którego pokonałeś w debiucie na amerykańskim ringu w Madison Square Garden, to właśnie wtedy Golovkin też miał przejechać jak walec pod Drewiaczenką, a można powiedzieć, że dostał prezent w postaci właśnie tego mistrzowskiego pasa IBF. No wiadomo, można na ten temat polemizować, ale właśnie jak jest twoje nastawienie psychiczne przed tym pojedynkiem? Nie, no tak jak mówię, to jest dla mnie nagroda. Tym bardziej walka mistrzów świata to jest nagroda dla każdego zawodnika, który gdzieś tam mierzy wyżej, tak? Byłem mistrzem Polski, byłem mistrzem Europy i teraz jest wyżej, poprzeczkę sobie postawiłem, czyli no wyżej to już jest mistrzostwo świata. To już jest na wyciągnięcie ręki, no więc wiadomo, że na wyciągnięcie ręki. Ja chciałem tej walki, tak? Ja chcę tej walki, ja chcę walki o Mistrzostwo Świata, tym bardziej, że to będzie Gennady Golovkin. No poza tym Golovkin też kiedyś nie był mistrzem, tylko był pretendentem. Żeby stać się mistrzem, musi pokonać mistrza, tak? Mi akurat będzie dane móc się zmierzyć z jednym z najlepszych zawodników na świecie, co mnie bardzo motywuje.
Jasne, świetna sprawa. A właśnie wracając do tej twojej wrześniowej walki i debiutu na amerykańskim ligu w Madison Square Garden. Październikowej, Michał. O, październikowej, przepraszam, nie wrześniowej. No. Tak, to powiedz mi, jakie masz odczucia, bo dla każdego pięściarza występ w Madison Square Garden to jest w pewnym sensie wyróżnienie. Jakie wrażenia, jakie emocje towarzyszyły ci właśnie podczas walki w Madison Square Garden? Znaczy ja sam nie chciałem sobie jakoś zarzucać dodatkowej presji, że to jest Madison Square Garden, że to jest tak słynna i tak sławna hala, na której było tak mnóstwo fajnych walk, tak świetnych walk, które przeszły do historii. Wiadomo, to jest sala z historią i każdy zawodnik chciałby móc wystąpić na tej sali, tak? Na tej hali. Mi to było dane, za co bardzo dziękuję i promotorom Ediemu Hearnowi, tak? I całemu swojemu teamowi, także Bogu, tak? Ale nie, tak jak mówię, no nie chciałem zarzucać sobie dodatkowej presji, żeby po prostu wyjść na luzie i zaboksować, zrobić swoje, wygrać i zejść z ringu szczęśliwy, zdrowy. Jasna sprawa. No. A możesz zdradzić nam, z kim będziesz sparował przed tą walką? Tak jak już wczoraj nadawałem wywiad dla Ring Polska, pytali się mnie o sparingi, no ale tak naprawdę no, trener i menadżer jest od tego. Ja jestem od roboty, mam bardzo dobry team. Mam dietetyka, mam trenera, mam menadżera. Niech oni się zajmują swoją robotą, a ja jestem od roboty na sali, tak? Od ciężkiej pracy. I nie wiem, musiałbyś też skierować pytanie dla mojego trenera, do Fiodora Łapin. Okej, rozumiem. A powiedz nam jeszcze, Kamil, czy miałeś okazję kiedykolwiek sparować z takimi pięściarzami z takiego naprawdę światowego topu, z takimi, którzy już byli mistrzami świata albo ocierali się o te tytuły? W Nowym Jorku, jak byłem, to sparowałem z Danielem Jacobsem. Bardzo, bardzo fajne sparingi. Dwa czy trzy sparingi zrobiliśmy po 8 rund, bo to był akurat ja zaczynałem walkę. Ja tam byłem 2 miesiące ogólnie przed walką z Rafałem Mackiewiczem w Polsce, a Jacobs przygotował się do walki, już nie pamiętam z kim, ale fajnie, bo był właśnie wtedy w gazie i dużo dały mi te sparingi. O, okej. Okay. Przez ostatnie 1,5 miesiąca tak naprawdę nie trenowałeś z trenerem, z Fiodorem Opiniem właśnie ze względu na pandemię. Co? Ale przepraszam, mieć przerwę, ale się nie opierniczałem, naprawdę ciężko zasuwałem. Co prawda raz dziennie, ale to był raz długi bieg, później na drugi dzień zrobiłem rower 60 kilometrów, później poszedłem na salę, gdzie mimo wszystko, że ta pandemia była, miałem salę, na której miałem wszystko, i worki, i sprzęt, żeby zrobić trening siłowy, wytrzymałościowy, także naprawdę zasuwałem. No szkoda, że nie było przy tym trenera Fiodora Łapina, no ale robotę zrobiłem. No jasne, Kamil, oczywiście nikt nie zarzucał ci w żadnym wypadku tego, że się opierniczałeś. Z pewnością ciężko trenowałeś, bo wiadomo, tak jak mówisz, jest mobilizacja, robisz to po to, żeby być mistrzem świata, żeby walczyć. Dobra. Słuchaj, dzięki wielkie za wypowiedź, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam czego wszystkich. Czego jeszcze można ci życzyć? Dużo zdrowia dla mnie i dla mojej rodziny. Za to będę wam bardzo wdzięczny. Trzymajcie kciuki, dam się wszystko. I tak jak ja zawsze mówię, au! Za Polskę! Za Polskę, tak jest. Za Polskę. Dobrze. Cześć, pozdrawiam. Dzięki, Kamil. Trzymaj się, na razie.